Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Mam na imię Sebastian. To jest moja żona Agnieszka. Tu nasza solistka Gosia. Nazywamy się Testimonium. Mamy przyjemność tutaj prowadzić od poniedziałku rekolekcje dla waszych młodszych kolegów i koleżanek, którzy dzisiaj zakończyli już ostatnim spotkaniem. A my też po tym koncercie wracamy do domu. 400 km mamy. Istnieliśmy 17 lat. Więc prawie tyle, ile wy, znaczy wy prawie tyle żyjecie, ile my istniejemy. Zagramy dla was, jak proszono, najbardziej takie dynamiczne piosenki, żeby was nie nudzić. W Pniewach jesteśmy po raz trzeci. Pierwszy raz gościliśmy tutaj w 2004 roku, później w 2007 i po 10 latach znów się spotykamy. Jest nam bardzo miło i żeby dużo nie gadać, to zaczniemy od lawiny. Lawina dobra. Jak lawina śniegu działa, to wiecie, pada sobie śnieg i ten śnieg się gromadzi, potem jeden taki płatek powoduje, że to rusza. Najpierw malutko, potem coraz więcej i zasada lawiny jest taka, że dochodzi do tego więcej, 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 jest potem potężna siła. Podobnie ze złem i z dobrem w naszym życiu. Kamyczek strącony z góry też potrafi zabrać lawinę kamieni. Prosta sprawa, gest, uśmiech, powiedzenie komuś dzień dobry powoduje, że ten ktoś jest miły dla tych, z którymi się spotka w domu, w szkole, w pracy i rozpoczynamy takim drobnym gestem lawinę dobra. Natomiast lawinę zła też niestety rozpoczynamy poprzez jakąś obmowę, drobną złośliwość, słowo w stronę drugiego człowieka, niemiłe, powoduje, że ten ktoś znowu jest niemiły dla następnych i niestety lawina zła się też toczy. Te lawiny mają to do siebie, że widać bardziej lawinę zła i wokół nas wydaje się, że jakoby było więcej zła, ale to nieprawda. Dobro jest mniej krzykliwe, mniej rzuca się w oczy, ale ta piosenka właśnie ma nas zmobilizować do takiego impulsu dobra. Aga wam zaproponuje taką lawinę małą teraz. Moi kochani, właśnie propozycja małej lawiny dobra tu i teraz. Mam taką propozycję, żebyście uśmiechnęli się do sąsiada po prawej stronie, po lewej. Może podajmy sobie rękę, jeżeli tej osoby nie znamy z imienia, jest na przykład z innej klasy. I takie serdeczne, miłe powitanie. Jest to taka nasza mała lawina dobra. Jeden płatek śniegu, jeden nie z tych młodych.
Ktoś kochał Cię, gdy jeszcze Cię nie było. To tytuł kolejnej piosenki. Piosenki tytułowe z naszej płyty Obrońca, tak się nazywa ta piosenka. Taki tekst, fragment tekstu. Tyle razy Ci nie wyszło, tyle razy upadałeś, jesteś nikim. Słyszysz taki głos. Nie słuchaj tego głosu, ponieważ każdy z nas jest jedynie niepowtarzalny, wartościowy. Ja dzieciom zadawałam takie zadanie w poniedziałek, że miały stanąć przed lustrem największym w domu, jakie mają, po przyjściu do domu i powiedzieć: jestem fajny, jestem fajny, tak szczerze patrząc sobie w oczy. Wiedzieli, jakie to jest trudne? Słowa, które chciałbym, żebyście zapamiętali, to: nie musisz nikogo udawać, żeby być sobą. Tak jest przesłanie tej piosenki. Obrońcą. Historię dzieje się to w Warszawie, na Ursynowie, takie wielkie blokowisko, osiedle. Człowiek w waszym wieku, no troszkę starszy, bo miał 17 lat, trenował breakdance. Mimo swoich prawie 80 kg potrafił podskakiwać na jednej ręce i kręcić się na głowie. Wiecie, o co chodzi, breakdance. No i zdrowy, nic mu się nie działo. Pewnego dnia po treningu wrócił do domu i usiadł w swoim pokoju. Nagle jego serce się zatrzymało. Po prostu przestało bić. Ojciec od razu przystąpił do reanimacji, karetka stała kilka ulic dalej, bo to duże osiedle, ośrodki tam są gęsto. Niestety, mimo starania wielu osób, nie udało się chłopa uratować. Okazało się później, że miał taką wrodzoną wadę serca, która nigdy wcześniej niczym się nie przejawiała. Byłem poruszony tą historią, bo to jego znajomy był. Napisałem piosenkę pod tytułem W rytmie serca. Ona się zaczyna takim pipem, które wydaje urządzenie nazywane kardiomonitor. Jak ktoś był w szpitalu albo oglądał filmy, elektrody tu przyklejają i monitorek. I
tam sobie taki idzie sygnał i taka krzywa, która odzwierciedla pracę elektryczną, pracę serca. W tej piosence ważne słowa są takie: gdzie zmierza twoje życie? Tych uderzeń mamy jakąś ilość. Pan Bóg wie, jedyny wie ile. Pewne jest to, że mamy ich mniej niż wczoraj. Jest jakaś pula i ubywa. Z każdym uderzeniem serca mamy tych uderzeń mniej. W rytmie serca to jest piosenka o tym, żeby wykorzystać każdy dzień na dobro, żebyśmy nie żałowali go wieczorem, żeby każdy dzień wypełnić czymś dobrym, chociażby jednym takim drobnym impulsem. W rytmie serca. Szczególna dla mnie i dla Agnieszki, to jest jedyna nie nasza piosenka, tak zwany cover. Napisał tę piosenkę Joachim Menzel, zespołu New Life M. Jak ktoś nie kojarzy zespołu, to może kojarzycie Natalię Niemen, córkę Czesława Niemena, znanego. Jego córka śpiewa w zespole New Life M i klawiszowiec z tego zespołu. Joachim Menzel napisał piosenkę Zakochałam się na 100%. Tę piosenkę zaśpiewał po raz pierwszy dla nas Agnieszka, na naszym weselu. To był taki prezent dla mnie. I jesteśmy dopiero 5 lat po ślubie, trzeba dodać, sakramentalnym, bo to może nie jest takie oczywiste w dzisiejszych czasach. I chcę wam tylko powiedzieć parę słów, bo ta piosenka opowiada o nas. Ta piosenka tak ilustruje nasze poznanie się, naszą relację, nasze narzeczeństwo. Otóż ja, jako już człowiek, który 25 lat skończył, ale nie pamięta kiedy, miałem bardzo wiele relacji z kobietami takich, które się rozpadały po roku, dwóch czy nawet pięciu. 4 razy byłem zaręczony, 2 pierścionki do mnie nie wróciły.
Więc generalnie nie było to ciekawe, już postanowiłem sobie, że będę tak zwanym singlem, ale żyłem sobie tak parę lat i czegoś mi jednak brakowało. I powiedziałem, aż jestem strasznie przekorny, to powiedziałem sobie, Panie Boże, spróbuję ostatni raz, ale tak na 100% spróbuję tak pod prąd zrobić inaczej niż dzisiaj się robi, czyli nie będziemy spać ze sobą przed ślubem z Agnieszką, bo się poznaliśmy wtedy. Ona w Warszawie mieszkała i pracowała, ja na Śląsku Górnym. 350 km nas dzieliło więcej niż my mamy od was do domu. No i tak się odwiedzaliśmy, słuchajcie, bez jakiegoś ciśnienia, bez sztuczności. Chodziliśmy sobie do kościoła, pomodliliśmy się, żeby Pan Bóg nam pomógł, żeby to, co nie planowaliśmy ślubu oczywiście od razu, ale po 2 latach narzeczeństwa stwierdziliśmy, że spróbujemy, ale nie dzięki, nie wiem, urokowi nas, że się zakochaliśmy, że to jest tak super, super i już będzie tak zawsze, bo ja już niejedno przeżyłem i wiem, że tak nie jest i to się w końcu kiedyś skończy, albo znudzi jednemu lub drugiemu oświadczenie sobie usług i ty pójdziesz ze mną do łóżka, ja ci dam pieniądze na życie, ty będziesz mi prać, będziemy budować dom, będziemy wychowywać dzieci, a po 30 latach nie będziemy mieli o czym rozmawiać. Takie coś mnie w ogóle już nie interesowało, więc postanowiłem tak na 100% zaufać Panu Bogu. Daliśmy sobie wygrawerować na obrączkach Jezu, ufam Tobie. To jest nasze hasło, które powtarza już nasza córeczka, która ma 2 lata i 3 miesiące, Amelia Faustyna. Ona na końcu modlitwy zawsze ranej i wieczornej do obrazu podchodzi. Mamy taki obraz duży Jezusa Miłosiernego. Nawet jak się pokłócimy, to wiemy, że jest taki power z zewnątrz nas, bo my byśmy nie wytrzymali ze sobą. Jak ktoś chce być z kimś razem całe życie, no to nie może polegać na swoich siłach, ani na sile drugiej osoby, ani na urokowi, na chemii, na miłości tak zwanej i tak dalej. Musi być ten power, ta siła z zewnątrz, bo po prostu nie damy rady. Zrozumiałem to po wielu latach, których się wstydzę dzisiaj. Bardzo, bardzo się wstydzę takich relacji, gdzie był najważniejszy seks, gdzie było jakieś fatalne zauroczenie, gdzie po prostu wychodziłem z tego coraz bardziej poraniony, pragnąc naprawdę być kochany. No, spróbowaliśmy, udało się. Było bardzo trudno. Zaczynało się ta relacja bardzo ciężko i pod górę. Ale teraz, słuchajcie, poznaj Agnieszkę taką, jakiej bym sobie nigdy nie wymarzył przed ślubem. Naprawdę, nie wiedziałem, że będzie aż tak dobrze, bo zapowiadało się o wiele gorzej, ale zaufałem Panu Bogu. Okazuje się, że dobrze. Trochę wbrew sobie to zrobiłem. Naprawdę, wbrew sobie, ale coś mi podpowiadało, że to jest właśnie ta osoba, że będziesz musiał, chłopie, trochę popracować nad sobą, żeby to małżeństwo było szczęśliwe. O tym nie tyle. Może jeszcze Agnieszka słowo. Tak, króciutkie słowo ode mnie, szczególnie do dziewczyn. Życzę wam takiego faceta, takiego mężczyzny, takiego super chłopaka, który stanie w obronie waszej czystości, będzie waszym obrońcą, który nie będzie żądał od was pseudo dowodu miłości w postaci, jeżeli mnie kochasz, to się ze mną prześpi. Życzę wam właśnie takiego faceta, który was obroni. To znaczy, że jest to na pewno wartościowy gość. I może to być naprawdę relacja dużo głębsza, bo seks bardzo wiele przysłania. I posłuchajcie tej szczególnej piosenki zapowiedzianej przez Sebastiana. Zakochałam się na 100%. Nie zmieni tego i
Nosi tytuł Instrukcja obsługi. Z pewnością no, nie raz mieliśmy już w ręku różne instrukcje obsługi. Często ich nie czytamy, bo po co do pralki, telewizora, lodówki, odkurzacza i tak dalej. Już nawet nie dołączają książek w 17 językach oprócz polskiego, ale trzeba sobie w PDF-ie ściągnąć instrukcję, bo już ekologia i tak dalej. Generalnie każdy producent jest zobowiązany dodać taką instrukcję do urządzenia po to, jako konstruktor i twórca danego przedmiotu, żeby nam długo służyło, żebyśmy wszystkie funkcje mogli wydobyć, wiedzieć i wiedzieli jak konserwować, żeby nam jak najdłużej sprzęt służył i żebyśmy wiedzieli co zrobić jak się popsuje. Pan Bóg, stwarzając człowieka, wyposażył go, jedni to nazywają prawo naturalne, bo czy ktoś jest Eskimosem, Murzynem, czy Chińczykiem, Japończykiem, Indianinem, to wie, że nie wolno zabijać, że nie wolno kraść, że niedobrze jest kłamać i tak dalej, i tak dalej. To prawo jest w każdym człowieku, bo to prawo Stwórca nam zostawił. I dlatego warto pomyśleć nad tym, że to nie jest jakiś zbiór takich zakazów tego. Niektórzy tak naprawdę myślą, nie? Tego nie wolno, tamtego nie rób. Ja bardzo długo też tak myślałem, ale jak urodziła mi się córka, byłem przy porodzie, byłem na sali, potem ją dostałem pierwszy na ręce, dopiero jak zacząłem ją nosić, poczułem, że mam dziecko i to jest niesamowite uczucie. Nigdy wcześniej czegoś, a przeżyłem wiele w moim życiu, nie chcę wam opowiadać, nie chcę się chwalić, ale dużo mam za sobą różnych przeżyć ekstremalnych. To przeżycie jest najbardziej ekstremalne i wam powiem, że zacząłem patrzeć tak, jak chyba Pan Bóg patrzy na człowieka, jako takie bezradne dziecko, któremu trzeba powiedzieć, nie dotykaj pieca, bo się oparzysz, nie wychodź bez czapki na mróz, bo się przeziębisz. Przecież tak samo rodzice się nie przestają kochać, jak się im sprzeciwiasz. Tak samo Pan Bóg, no, stworzył nas, to nas kocha. Współczuje ci, jeśli odchodzisz od Niego, bo sobie sam komplikujesz życie. Grzech uderza przede wszystkim tego, kto go popełnia. I Pan Bóg ci współczuje, ale jesteś wolny, więc możesz wybrać życie bez Niego, życie beznadziejne w takim śmierdzącym małym podwórku, jak kury sobie tam ziarno dziobią i myślę, że to jest ich cały świat, a orły latają wysoko. Można tak, można inaczej. My wam proponujemy ten lot jednak trochę wyżej. Warto o tym pomyśleć jako nie zakazy, ale jako przestrogi, które daje kochający ojciec, żeby się w życiu nie pogubić. Bo ten, kto kocha, to zależy mu na tej drugiej osobie, którą kocha i wie, że chce dla niej jak najlepiej. Więc dekalog
jest po to, żebyś był szczęśliwy, żebyś była szczęśliwa, żeby się w życiu nie pogubić. I mamy taką piosenkę, która ma bardzo taki fajny teledysk. Zobaczycie sobie na naszym YouTubie instrukcja obsługi. Jest wiele lat temu nagrany taki teledysk. Co się dzieje, jeśli nie przestrzegamy instrukcji obsługi? To jest nasza stara piosenka, ale w Kniwach nie była wcześniej grana, więc dla was dzisiaj instrukcja obsługi. Posłuchajcie piosenki o zazdrosnym Panu Bogu. Nosi ona tytuł J3.16. Opowiada o tym, że przyszedł pewnego dnia pewien gość i powiedział: dosyć już tej niewoli, dosyć tego zniewolenia, dosyć tego, co cię gnębi, możesz przyjść, tak wrzucasz ubranie do pralki, tak możesz przyjść ze swoją duszą i zostawić to, co tam jest niepotrzebnego, brudnego, co cię zniewala. J3.16. Powiedział, o to mnie woli jest bez. A potem
jest taka najmocniejsza, najbardziej dynamiczna, najbardziej rockowa nasza piosenka. Nosi ona tytuł Nareszcie. To jest na podstawie przypowieści o Bogacz i Łazarzu. Wiecie, Bogacz miał podtąd wszystkiego, bawił się codziennie, imprezował. Łazarz siedział u jego bram, taki biedak, nie miał nawet co jeść. Umarł jeden i drugi. Łazarz poszedł do nieba i mu powiedzieć: nareszcie, za te wszystkie cierpienia, które mi na świecie spotkały za życia, teraz będę się cieszył wiecznie. Nam jest trudno sobie wyobrazić wieczność, bo to nie jest czas biegnący bez końca. To zupełnie nie tak jest. Takie fajne słowa słyszałem, które o wieczności powiedział taki średniowieczny filozof Boecius, nazywany ostatnim Rzymianinem. Powiedział: wieczność to jest posiadanie życia w sposób doskonały, w całości, od razu. Dla nas jest wczoraj, dzisiaj i jutro, natomiast wieczność jest od razu, w całości. Wszystkie wydarzenia z twojego życia, one istnieją. My o nich zapominamy, bo czas biegnie do przodu. Może również biec do tyłu, naukowcy twierdzą. Tak jest prawda, wektor czasu nie jest zdeterminowany, więc może biec z drugą strony. W każdym razie Pan Bóg widzi początek wszechświata i jego koniec, zarówno ciebie w tym w czasie, który jesteś. Widzi twój pierwszy dzień i ostatni dzień na ziemi. Ktoś powie: jestem wolny, mogę zrobić inaczej, ale Pan Bóg to widzi, co ty zrobisz. Nawet jak zdecydujesz tak lub inaczej, to On to widzi już. To się już dla Niego dzieje. Trzeba być Panem Bogiem, żeby tak potrafić. My ludzie tego nie potrafimy. Może całe szczęście. No i wracając do Bogacza i Łazarza, Bogacz trafił w stronę przeciwną i powiedział: kurczę, szkoda, że nie wiedziałem tego wcześniej, bo nie było złe, że on był bogaty, tylko było złe, że nie dostrzegał i nie podzielił się tym, co ma. Bo nie jest ważne, ile będziemy mieć literek przed nazwiskiem, ani nie jest ważne, jakie mamy konto, jaki samochód. Pan Jezus zapyta: byłem głodny, czy dałeś mi jeść? Byłem spragniony, czy dałeś mi pić? Co uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili? I tym odrzuconym, niekochanym, zdradzonym, zapomnianym, wyśmianym, on w nich jest. I jaki byłeś dla tych najmniejszych, taki byłeś dla Pana Jezusa. To się będzie liczyć u progu wieczności. Nic nie zabierzemy stąd, tylko czyny, które były z miłości. Obyśmy nie byli z pustymi rękami. Ktoś powie: mam czyste ręce, a Pan Bóg powie: one są puste. Co z tego, że ktoś tam unikał złego, ale nie robił też nic dobrego. Ważne, żeby dostrzegać tych ludzi, a jedyne, co możemy dać, bo ktoś powie: nie mam kasy, nie mogę nikogo wspomóc, ale macie czas, każdy ma czas i mówimy, że mamy tego czasu bardzo mało, więc możecie spróbować w ramach postanowienia wielkopostnego ofiarować babci, dziadkowi, cioci, sąsiadce, z którą nikt nie porozmawia, odrobinę czasu bez patrzenia na zegarek i bez patrzenia, kiedy babcia wsunie banknocik do kieszeni, albo już muszę lecieć. Ja żałuję trochę, że nie poświęcałem czasu moim dziadkom, oni już nie żyją, a tak rzadko ich odwiedzałem i mogłem posłuchać. Teraz bardzo bym chciała, a już ich nie ma na tym świecie. Dlatego pomyślcie, że możecie zawsze coś ofiarować. Nawet jeśli już nie masz nic, to zawsze masz czas. Nareszcie. Thank you.
czas, mamy jeszcze parę minut, więc zdążymy jeszcze zagrać dla Was piosenkę pod tytułem 3-2-1 Bungee. To są słowa, które słyszy ktoś, kto skacze na prawdziwe bungee. Ten instruktor, który stoi za tobą, mówi ci 3-2-1 bungee, wtedy trzeba skoczyć. Jeśli ktoś odkłada tę decyzję, zjeżdża na dół, jest nawet taki punkt w regulaminie, że jak się ktoś waha, no to niestety, ale traci kasę. I ja napisałem piosenkę o tym, żeby dobre decyzje podejmować od razu. Za chwilę pójdziecie do kościoła. Jeśli macie coś takiego, co was dręczy, możecie to w konfesjonale zostawić Panu Jezusowi i nie czekać na jutro, nie czekać na za tydzień albo na starość, co nie daj Boże. 3-2-1 bungee. Polski. Bitwa pod Grunwaldem. No właśnie, Bogu Rodzica. W bardziej rokowej aranżacji generalnie chodzi o to, że strasznie kiedyś nie lubiłem się uczyć historii. Teraz uwielbiam oglądać filmy historyczne, szczególnie takie popularne, naukowe na YouTubie. Ponieważ okazuje się, słuchajcie, że historia się powtarza. Nie tylko pod Grunwaldem, gdzie wzywali pomocy Matki Bożej i zwyciężyli nasi rycerze. Polska była wtedy potęgą, liderem Europy, nie tylko gospodarczą, kulturalną, religijną. Byliśmy po prostu, szanowano nas, bano się nas, liczono się z nami. Później ociecz wiedeńska, nieudolny cesarz Niemiec, który nie potrafił sobie poradzić z napływem Turków do Europy. I papież, który wysłał naszego Jana III Sobieskiego, mówiąc, idź Janek, załatw tamto. No i Janek, zanim wyruszył, Janek III Sobieski zatrzymał się w Częstochowie na Jasnej Górze, ofiarował swoich żołnierzy, siebie i naród, opiece Matki Bożej i zwyciężył. Bliższa historia, proszę bardzo, cud nad Wisłą i dzięki Matce Bożej udało się nam oddać ruskich. No i słuchajcie, każde zwycięstwo w naszym życiu może być za sprawą wstawiennictwa Matki Bożej, bo te największe zwycięstwa odnosimy tutaj. Niech każdy z nas teraz ofiaruje to, z czym sobie nie radzi. Matka Boża na pewno dopomoże. Bogu Rodzica.